Cześć kochani, cześć gwiazdy. Właśnie se pięknie ustawiłam kadr. I widzę, że ktoś za wszelką cenę stara się se przypalić nos. No chyba żartujesz, że będziesz tu leżała, naprawdę? No dobra, to idę cię pilnować. Gamon jeden. Cześć kochani, cześć gwiazdy. To nie jest wcale film o kocie. Ale tak jakby jest, co? Lulu, to jest ogień, nie wolno tego dotykać. Jak będziesz się bawił ogniem, to będziesz sikała w nocy. No bo muszę zgasić te świeczki. Wariatka. Wariatka kocia, moja kochana. Kochani, nie o kocie. Znaczy zawsze jest o kocie, bo jak się ma kota, to jest zawsze o kocie. I tutaj pójdziesz spać, no błagam cię. Z serii kosmetyki, zakupy kosmetyki. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje ukochane maseczki do buzi. A tak naprawdę to jest też taki filmik, trochę robię research, bo zawsze poszukuję czegoś nowego, zawsze poszukuję czegoś, co działa, więc jeżeli macie jakieś petardy, to koniecznie, koniecznie, koniecznie dajcie mi znać. Ja się podzielę z Wami moimi ukochanymi maseczkami i podzielę je na dwie sekcje. Będzie to bardzo uporządkowany filmik tym razem. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, oczywiście. Pierwsza sekcja, pierwszy dział, to będą, słuchajcie, maseczki, które teraz stosuję, które teraz jak ładnie ustawiłam tyłem, ale i tak oczywiście to będzie wszystko tutaj, albo tutaj, albo tutaj na zbliżeniach. Maseczki, które niedawno odkryłam, które lubię i które będę Wam polecała i pewnie do nich wrócę. A drugą sekcją będą maseczki, które zawsze mam i które zawsze, jak tylko się kończą, to kupuję, których używam w ciemno i po prostu bez których sobie nie wyobrażam. Tak jakby można sobie było nie wyobrazić życia bez maseczki. Błagam. Możemy żyć bez maseczek chyba. Słuchajcie, czy używacie regularnie? Jesteście takie grzeczne, że używacie regularnie tych maseczek, czy tak trochę, przepraszam, no samo mi leci mi oko do tego kołtunka małego. Lulu, ja to odsunę jeszcze, ale to, że ja to odsuwam, to nie znaczy, że Ty możesz się do tego przysuwać, tak? Czy używacie regularnie, czy używacie nieregularnie? Bo ja, słuchajcie, mam takie zrywy, że rzeczywiście teraz, zwłaszcza w zimie, jak jest przesuszona ta skóra, jak jest ogrzewanie i tak czuję, że jest ściągnięta, to tych maseczek używam częściej. Natomiast no, są takie okresy, że w ogóle maseczki stoją gdzieś zapomniane, a ja ich nie używam. Jest miejsce, w którym zawsze mam ze sobą maseczkę, zawsze używam maseczki podczas długich lotów samolotem. To zawsze, jeżeli jest lot taki no powyżej 5 godzin, to staram się mieć maseczkę, bez obciachu ją nakładam i w niej lecę, bo naprawdę ten powietrze w samolocie jest hardkorowe, niefajne, a w sumie wiecie co? Teraz jak trzeba latać w maseczkach tych ochronnych, to będzie ciekawa operacja, nałożyć maseczkę taką w płacie i na to nałożyć maseczkę, czy ten, no zobaczymy, jakoś będę musiała dać radę. Opowiem, jak będę leciała, to opowiem i na pewno Wam nagram na story. Słuchajcie, ostatnie moje odkrycia, Filorga. Filorga, używałam kosmetyki, lubię te kosmetyki, natomiast prawdziwa petarda, którą odkryłam w zeszłym roku, to jest Filorga NCF, maska na noc i jest to maska bardzo mocna, bardzo intensywna, jest w konsystencji takiego bardzo, bardzo gęstego żelu. Co tu się dzieje w ogóle? Ja się pytam, co tu się dzieje. Jest w konsystencji bardzo takiego gęstego żelu, ładnie pachnie, ale niezbyt intensywnie i słuchajcie, naprawdę rano po niej buzia jest po prostu genialna. Ja ją nakładam, to jest duże na szczęście pudełko, ja ją nakładam na buzię, na szyję, nie żałuję. Fakt, że ona no, jest taka lekko lepka, czyli no, jest tak, że jednak na poduszce to zostaje, włosy zawsze wtedy lepiej jest jednak związać, bo no, chyba, że rano macie zamiar je myć, to wtedy niekoniecznie, ale to jest super produkt, naprawdę super produkt, mnie uwiódł totalnie. Zwłaszcza, że ja w ogóle, o czym Wam mówiłam już, uwielbiam takie gęste, mocne kosmetyki na noc. W sensie ja lubię na tą buzię, która jest taka przesuszona i wrażliwa, lubię nałożyć coś. Czy ja tak mądrze mówię, czy ja tak głupio mówię? Bo ty się tak na mnie gapisz i gapisz. Przestań.
Także tą maseczkę naprawdę serdecznie, serdecznie Wam polecam. Słuchajcie, nie mogę, jak ten kot leży, to mnie tak rozśmiesza. Kolejna maseczka Filorgi to jest Mezomask. Maska rozświetlająca i to już jest zwykła taka maseczka, którą się nakłada na parę minut, na 10-15 minut. Też bardzo fajna, bardzo sympatyczna. Wiecie co? Wiem, że maseczki te niektóre regeneracyjne, no mają takie w ogóle jak bardzo silne kosmetyki, mają takie działanie, że jak je nakładasz, to one wywołują taką reakcję, jakby skóra była lekko podrażniona. I dla mnie to jest taki czynnik, który mnie troszeczkę denerwuje. W sensie ja nie lubię nakładać nic na buzię, co sprawia, że oprócz jak jestem oczywiście u kosmetyczki, czy u lekarza, bo wtedy wiem, że to jest pod kontrolą, że jak nałoży mi Ania kwasy, no to wtedy te kwasy chwilę szczypią przy zmywaniu i tak dalej, ale to jest absolutnie pod kontrolą. Natomiast w przypadku takich bardzo aktywnych kosmetyków, które sprawiają ten dyskomfort, to ja nigdy nie jestem pewna, czy to jest dobre działanie i po prostu to się fajnie wchłania, czy ta skóra po prostu zaczyna reagować alergią, mam to natychmiast zmywać. Ja opowiadałam Wam, jaką miałam sytuację wtedy, jak nałożyłam, jak używałam tego retinolu Estee Lauder, zrobiłam Cellfusion peeling i po prostu myślałam, że mi gęba wystrzeli, po prostu wybuchnie. Było tak źle. Także obydwie te maseczki Filorgi, petarda, naprawdę fajne, bardzo lubię, ale ta na noc jest po prostu super, naprawdę super. Mamy Filorgę, teraz co mamy? Mamy, słuchajcie, jak ja używam tych kosmetyków wszystkich z dużym przekonaniem i tych maseczek. Wiecie, że jest takie przekonanie, że te koreańskie wszystkie maseczki są genialne i fajne. I jak je gdzieś widzę, kupuję je zwykle w Stanach. No teraz wiadomo, że długo w tych Stanach nie byłam. Lulu, odczep się od tego pudełka. W Stanach dawno nie byłam, także pozostały mi jakieś takie resztki. Tutaj jest jakaś taka po prostu kupiona gdzieś tam, kupuję zwykle te takie opakowania, że jest po 10 tych, po 5, po 10 tych maseczek i tak staram się je kłaść. To jest ta maseczka bardzo mocno nawilżająca z Microbubble, czyli jak ją nakładasz, to jest takie wrażenie musowania. I powiem tak, ponieważ jest nawilżająca, to pozwala mi jej używać Stefie. Stefa ją absolutnie uwielbia, ona lubi jak jej to musuje, zresztą są, ona też uwielbia, są takie cukierki, które musują w buzi, tak robią, wybuchają. I właśnie ta maseczka trochę jest taka, że też takie odgłosy wydaje. To jest miłe, bo sprawia wrażenie trochę takiego, jakbyśmy jeszcze miały masaż, no więc jest miłe, śmieszne, aczkolwiek to nie jest maseczka do końca relaksująca, bo mnie tak jakby pobudza, jak jest to pyk, 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 takie na twarzy i musowanie, to jest taka maseczka ożywcza, ale naprawdę jest bardzo fajna. Także też serdecznie polecam, jak macie jakieś hity koreańskie, koreańskich kosmetyków, które uwielbiacie, to koniecznie dajcie znać, bo tak jak mówię, no, one mają tak idealną skórę Azjatki w tamtej części, że no, ja jestem przekonana, że jednak te maseczki działają, więc jak coś jest, że jest made in Korea, to już jestem w połowie przekonana, że to będzie działało. Słuchajcie, moja i Wasza, bo wiem, że wiele z Was też uwielbia Avon. To jest maseczka, którą dostałam w kalendarzu świątecznym. Kwas hialuronowy, słodki migdał i olej z awokado. Jest bardzo podobny skład do kremu, który miałam też Avon i który uwielbiam. I ta maseczka jest dokładnie podobnie, fajnie działająca. Ona ma lekko ujedniać, rewitalizować. Jest miła w zapachu, miła w nakładaniu, miła w dotyku. Jest po niej bardzo fajny efekt taki odświeżonej, rozświetlonej mocno skóry. To jest też fajne. Bardzo ją lubię. Słuchajcie, wiecie co, wydaje mi się, że maseczki, tak jak mówiłam o tej, że jest taka nawilżająca, taka musująca, ożywcza, że ta jest taka, jakbyś otulała skórę kołderką, podobnie jak ten mój krem André Zagozda na noc, Nutrisource, który uwielbiam, to właśnie ta maseczka też daje takie wrażenie, że ta skóra jest taka zapatulona kołderką na noc w ciepłej piżamce. I wydaje mi się, że ważne w maseczkach jest to, żeby były miłe, żeby dawały takie odprężenie, przynajmniej tak jak mówię, w tych maseczkach stosowanych w domu. Także dla mnie bardzo ważne te maseczki, wszystkie, które Wam polecam, są właśnie takie, że nie wywołują żadnej takiej reakcji jakiegoś podrażnienia czy nerwowości tej skóry. Jedna jest taka maseczka, pokazuję Wam ją dlatego, że bardzo, bardzo popularne są te maseczki Glam Glow. I o ile moim absolutnym hitem jest ta Glam Glow, ta nawilżająca, to ta, która jest ujędrniająca,
Ona jest taka srebrzysta. Już dawno jej nie używałam, bo ją używałam. Ona daje taki efekt mocno, mocno nabłyszczający. Strasznie fajnie się w tym wygląda. Ale niestety na przykład mnie bardzo szczypie w buzie. I tak naprawdę no, ona jest użyta raz, leży sobie, ale będę się jej musiała pozbyć, dlatego że po prostu no, na mnie akurat źle działa. Chociaż może zużyję na przykład na inną część ciała. Też tak robicie, że jak jakiś kosmetyk nie jest do najlepszy tam na buzie, ten to idzie do łokci albo do kolan, do tych newralgicznych stref, bo ja tak bardzo często robię. Także ta Glam Glow akurat idzie do sekcji, że mnie podrażnia, jest bardzo ładna, bardzo fajna, ale mnie podrażnia. Tu mamy Avon i no widzę, że ja kocham Elemis i Elemisa też w pudełku. Przyszła maseczka wygładzająca i taka zmieniająca skórę. I wiecie co, bardzo, bardzo jest fajne, jest anti-aging. Czyli coś dla kobitek takich, które są już to w tych okolicach, że potrzebują jakiegoś mini odmłodzenia. Prawda, dziewczyny, nie starzejemy się, ale czasem warto przypomnieć skórze, że ma się nie starzeć. To jest też maseczka, którą jak położyłam, trochę się bałam, ona jest żelowa, jest delikatna, ale ponieważ właśnie miała dawać ten mocny efekt odmłodzenia, to się bałam, czy nie będzie trochę podrażniała. Nie podrażnia. Skóra jest po niej milutka, to też jest fajne, jest taka milutka, gładziutka, także też z czystym sumieniem mogę polecić i przed wyjściem ja kiedyś położyłam na noc, na szyję, bardzo fajnie ta szyja wyglądała rano, także to jest kosmetyk, który zdecydowanie mogę ten Elemisa polecić, w ogóle ten Elemis jest fajny, no wiecie, jak coś jest z morza, to jest fajne, wiadomo, znacie moje teorie. W tym względzie i tu przechodzimy do absolutnych hitów, czyli Andreza Gozda, wiadomo, z morza. Opowiadałam Wam o tych kosmetykach, że teraz cały czas jestem zakochana w nich od ładnych paru lat. I właśnie te dwie maseczki, jedna jest z kwasem hialuronowym, druga jest z kolagenem. Ja tą z kolagenem absolutnie uwielbiam, aczkolwiek ta jest też bardzo fajnie nawilżająca. Ich mankamentem jest cena, bo to nie są, to jest maseczka jednorazowa. One nie są tanie, ale to jest absolutnie sekcja petarda. W sensie zachwycona jestem i będziecie zachwycone. Te maseczki nie podrażniają, nic nie robią ze skórą, one tylko pielęgnują. Poza tym, słuchajcie, uwielbiam, dlatego że na ogół te maski w płatach są dotąd, a te maseczki są aż dotąd. Czyli, że ten płat jeszcze idzie na szyję. A wiadomo, że szyja potrzebuje takiego samego odżywienia, nawet czy nie wiem, czy nie lepszego niż buzia, bo jednak tutaj jest bardzo, bardzo mało tej tkanki tłuszczowej i niestety na szyi szybko widać wiek, więc dosyć istotne jest, to też już Wam na pewno kiedyś mówiłam, że moja babcia zawsze powtarzała, że dbaj o szyję tak samo jak o buzię, bo szyja zdradza wiek, podobnie jak dłonie. Także obydwie te maseczki, i kolagenową, i hialuronową, polecam, mówię, buzia z szyją zakryte, jak zrobicie ją jeszcze po peelingu dobrym, to naprawdę efekt, no jest tutaj, jest, tu jest efekt wow. Tu jest efekt wow i to jest właśnie jedna z takich maseczek, które uwielbiam zabierać do samolotu, bo nawet po wielugodzinnym locie ta skóra wygląda po prostu super. Akurat teraz w COVID-zie no nie jest taki czas, że się dużo lata. Ale jeżeli macie ochotę odświeżyć skórę, naprawdę zobaczysz, że ona się tak trochę zmieniła i że zrobiłyście dla niej coś takiego dobrego, potem jeszcze nałożyć jakiś taki fajny kremik, to te maseczki są super. Są naprawdę hit, absolutny hit, mój hit ukochany. Kolejny mój hit, który był chyba we wszystkich filmikach, jakie kiedykolwiek kręciłam o kosmetykach, które zawsze są ze mną, takich kosmetyków jest trochę, to jest Avène, maseczka taka na zaczerwienienia. Do kupienia w aptece, tak jak produkty Avène'u, do kupienia w aptece oczywiście, jak produkty Avène'u, to jest maseczka uspokajająca. To jest maseczka, której używam po zabiegach jakiejś medycyny estetycznej. To jest maseczka, która jak jestem, nie wiem, zdenerwowana, jak ta skóra jest taka podrażniona, jak coś jest nie tak, jak użyję jakiegoś kosmetyku, który się nie nadawał i dostaję uczulenia, to właśnie ta maseczka zawsze mnie ratuje. I ja, słuchajcie, trzymam w lodówce, nakładam zawsze zimną,
I uwielbiam. To jest absolutny hit. I ona jest też na dekolt. Ona jest jak są oparzenia słoneczne. Jak jest za dużo słońca, jak jest za dużo chłodu, jak jest za dużo ogrzewania, za dużo klimatyzacji. Nakładam ją na noc zamiast kremu czasem, jak jest bardzo źle ze skórą. No to jest taka maseczka po prostu kojąca. I wydaje mi się, że taki kosmetyk, jeżeli macie jakąś taką kojącą w swoich zasobach, to koniecznie dajcie mi znać, bo takich kosmetyków ja zawsze szukam. Bo przy tej mojej kapryśnej, grymaśnej, po prostu wkurzonej wiecznie skórze, to takie kosmetyki to jest skarb. I kolejny hit, jak kiedyś Glam Glow, Hollywood, Kalifornia, to były po prostu no, jedne z takich nielicznych maseczek, które zdobyły tak szybko rozgłos i tak doskonale wszystkim podchodziły, bo naprawdę wszystkim. One są różne, są oczyszczające, tak jak mówiłam, są te liftingujące. I ta maseczka Glam Glow nawilżająca, ona słuchajcie, przepięknie pachnie. Ona pachnie wakacjami, wiecie, bo ona ma zapach tych wszystkich takich olejków do opalania i po prostu jak Australian Gold i tak dalej. Wiecie, o których mówię, o tych takich pachnącym pina coladą, kokosem, Malibu, po prostu coś przepięknego. Maseczka nawilża, ta maseczka jest właśnie taka, że wiecie co, ja stosuję często dekolt szyja, dłonie. I jak mam bardzo grzeczną skórę, w sensie jak ze skórą się nic nie dzieje, to używam tej. Natomiast jeżeli tylko skóra jest podrażniona albo cokolwiek się dzieje, to raczej używam tych maseczek, bo ona jest taka reagująca, w sensie ona wchodzi w jakąś reakcję ze skórą, taką, że akurat moja skóra tylko jak jest rzeczywiście w dobrej kondycji, to super wtedy ta maseczka działa. Naprawdę super, bo ten zapach jest oszałamiający, ja ją też często kładę na noc. Uwielbiam ten zapach, ale jak coś się dzieje ze skórą, to ona wtedy po prostu trochę podszczypuje. I może to jest jej, dla niektórych to jest zaleta, no bo być może jak podszczypuje, to działa. Ale akurat w moim przypadku ja wolę ją kłaść właśnie, jak wszystko jest dobrze, bezpiecznie i na pewno nic mi nie zrobi. Także słuchajcie, dajcie znać koniecznie, jakich wy maseczek używacie, czy te w płatkach, właśnie, czy wolicie w płatkach, czy wolicie takie nakładane. Ja w sumie tak naprawdę, wiecie co, nie mam zdania, bo chyba generalnie wolę maseczki takie nakładane, ale te w płatkach są cholernie wygodne, bo są jednorazowe, więc się doskonale właśnie nadają na podróże. No i wyjątkiem w płatkach, który naprawdę uwielbiam, to są właśnie te maseczki Andreza Gozdan, bo one występują w takiej formie. I są tak fajne, poza tym słuchajcie, tam jest tyle tego towaru w środku, że ja nie żartuję, jak położę maseczkę, to jeszcze kładę sobie na brzuch, kładę sobie na ręce, po prostu mnóstwo, jest naprawdę, są przebogate. Tam w środku jest naładowane, bo czasem jest taka, wiecie, w torebeczce bida, że ta maseczka już jest lekko podeschnięta i wyjmujecie, kładziecie na twarz, tam ociupinę jeszcze trzy kropelki się wycisną, żeby położyć na tą maskę tam, gdzie jej brakowało i tak naprawdę tyle. No to w tym przypadku jest naprawdę full. Także kochane, kochani, dajcie znać, jakich maseczek używacie, czy znacie te maski, których ja używam. I jak macie jakieś hity totalne, to koniecznie napiszcie, a jak macie kity totalne, a jeszcze na dodatek takie z wyższej półki, to też koniecznie mi napiszcie, bo uwielbiam takie historie i na pewno wszyscy będą zainteresowani. Ściskam Was mocno, całuję, pa!